wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam na kolejnym koncercie w ramach 11 Forum Organowego w Katedrze Polowej. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Warszawa. Wykonawcą dzisiejszego koncertu będzie urodzony w 1997 roku w Warszawie Piotr Chromiński, absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie oraz studiów licencjackich z zakresu instrumentalistyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów profesora Jarosława Wróblewskiego i doktora Wojciecha Bednarskiego. Wielokrotnie uczestniczył w kursach mistrzowskich, obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Na co dzień pełni funkcję organisty w parafii świętego Franciszka z Asyżu w Warszawie. Porządek recitalu różni się nieco od tego wydrukowanego w programach. Klamrą spinającą dzisiejszy wieczór będzie fantazja, która otworzy festiwal, i fuga, która go zamknie, fuga Giemol Jana Sebastiana Bacha. Kompozycja ta posiada poprzez swoje napięcie i dramaturgię niemal romantyczną wyrazowość. Po fantazji usłyszymy sonatę D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha, drugiego z synów wielkiego kantora z Lipska i jego pierwszej żony Barbary. Naukę rozpoczął w Ketten, którą kontynuował następnie w gimnazjum w Lipsku. W 1731 roku wstąpił na studia prawnicze, po ich zakończeniu zdecydował się jednak poświęcić muzyce. Przez około 30 lat był nadwornym klawesynistą króla Fryderyka II w Berlinie i w Poczdamie. Od 1768 roku objął po swym ojcu chrzestnym w Telemanie stanowisko kantora w Hamburgu, co obejmowało obowiązki dyrektora muzyki w 5 kościołach oraz naukę w gimnazjum. Zmarł w Hamburgu i został pochowany w tamtejszym kościele świętego Michała. Jest autorem prawie 900 utworów. Komponował przede wszystkim koncerty, sonaty i fantazje na klawesyn, którego był wybitnym wirtuozem. Pisał również pieśni i symfonie, skomponował prawie 200 sonat na instrumenty klawiszowe, przyczyniając się do ewolucji tej formy. Następnie zabrzmią dwie części z pierwszej sonaty d-moll Louis Vierne'a. Będzie to część pierwsza preludium i część czwarta allegro vivace. Louis Vierne urodził się w 1870 roku w Poitiers. Mając bardzo słaby wzrok z powodu wrodzonej zaćmy, pobierał nauki w Instytucie dla Niewidomych w Paryżu, gdzie zdobył ogólne wykształcenie muzyczne. Kompozycji uczył się prywatnie u Cezara Franka i za jego radą podjął naukę gry na organach. W 1888 roku wstąpił do paryskiego konserwatorium, gdzie studiował organy u Cezara Franka i Charlesa Marie Widora. Był asystentem Widora w kościele świętego Sulpicjusza, a później jego następcą. W 1900 roku został mianowany organistą w katedrze Notre Dame i sprawował tę funkcję przez 37 lat aż do śmierci, przyczyniając się do znacznego podniesienia poziomu wykonawstwa muzyki kościelnej. Instrument w tej prestiżowej paryskiej świątyni był w fatalnym stanie technicznym, dlatego Vierne wyruszył w trasę koncertową po Ameryce Północnej, aby zebrać pieniądze na jego remont. Od 1912 roku uczył w Schola Cantorum, przekształconej później w Ecole César Franca. Jego uczniowie opisywali go jako miłego, cierpliwego i zachęcającego nauczyciela. Wśród nich byli m.in. Nadia Boulanger czy Marcel Dupré. Zdobył uznanie jako organista zarówno dzięki świetnej technice, jak i sztuce improwizacji. Zmarł wykonując koncert w paryskiej katedrze Notre Dame w 1937 roku, doznając udaru mózgu lub zawału serca. W ten sposób spełniło się jego często powtarzane marzenie umrzeć przy stole gry wielkich organów Notre Dame. Kompozytor zasłynął przede wszystkim rozwijając gatunek symfonii organowej, które cechuje silna ekspresja i dążenie do wzmocnienia dramaturgii formy. Służy temu przede wszystkim ogromna różnorodność niuansów brzmieniowych i odważne pomysły harmoniczne. Stosował na szeroką skalę chromatykę, która przyczyniła się do zachwiania tonalności dur-moll. Sprzyjały temu również nagromadzenie dysonansowych współbrzmień, modalizmy i bitonalność. W zakresie formy Vierne odwoływał się do tradycyjnych modeli, a jednocześnie zmierzał do cyklicznej integracji dzieła, zarówno poprzez powiązanie motywiczne części, jak i ewolucyjne traktowanie materiału.
Następnym dziełem, które zabrzmi tego wieczoru, będą witraże Mariana Sawy. Kompozytor urodził się w Krasnym Stawie na Lubelszczyźnie, po wstępnej edukacji u ojca organisty. Kształcił się w słynnej Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu. Ukończył również Warszawską Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w klasie organów profesora Feliksa Rączkowskiego i w klasie kompozycji profesora Kazimierza Sikorskiego. W latach 1956-66 pracował jako organista w tej świątyni. Do śmierci prowadził działalność pedagogiczną w dwóch stołecznych szkołach muzycznych drugiego stopnia, a także w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Koncertował w kraju i za granicą, zarówno jako solista i akompaniator. Współpracował z wieloma wybitnymi artystami i zespołami. Utwory Mariana Sawy mają w repertuarze niemal wszyscy organiści i chórzy, a wykonywane one były w większości krajów świata. Twórczość Mariana Sawy jest niezwykle bogata i wielowarstwowa, obejmuje dzieła instrumentalne, wokalne i wokalno-instrumentalne. Często są to kompozycje powstałe w wyniku kontaktów i artystycznych przyjaźni. Głównym trzonem twórczości Mariana Sawy jest muzyka organowa. Spośród całej twórczości kompozytora to właśnie w muzyce organowej najczytelniej rozpoznawalny jest idiom stylistyczny kompozytora. Witraże. Jedno z najpopularniejszych dzieł organowych Sawy powstały w 1980 roku i zostały zadedykowane lubelskiemu organiście Robertowi Brodackiemu. Inspiracją jest obraz kościoła, a także jego klimat, w którym poprzez kolorowe witraże odbywa się pewna gra barw. Tę grę namalował dźwiękiem kompozytor w witrażach, dziele będącym wynikiem gry Mariana Sawy w różnych kościołach, a także słuchania w nich muzyki. O klimacie świątyni świadczą także stylizowane motywy quasi-gregoriańskie. Sawa wspominał, że ogromne wrażenie robiła na nim gra barw witraży w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie. To świątynia pochodząca z końca lat 50. XX wieku o charakterystycznych trójkątnych oknach podzielonych na mniejsze wielobarwne trójkąty, przez które wpada do świątyni różnokolorowe światło. Bardzo możliwe, że to właśnie te witraże najbardziej zainspirowały kompozytora. Forma kompozycji i jej wyraz to sonorystyczne poszukiwanie kolorów. Gra organowymi barwami, także z impresjonistyczną chęcią wywołania pewnego wrażenia. Marta Szoka stwierdza, utwór Sawy Witraże posiada przesłanie proste, bezpośrednio skierowane na empiryczne doznanie słuchacza, a nie na intelektualną refleksję. Doświadczenie gry barw i światła ruchliwego migotania, a jednocześnie z nieruchomiałych pasm koloru stało się podstawą wykreowania wizji dźwiękowej. Reprezentują zatem nurt programowej muzyki organowej, wyraźnie związany z estetyką francuskiego impresjonizmu. W ostatniej części koncertu powróci muzyka Jana Sebastiana Bacha, a będą to trzy opracowania adwentowego chorału Nun komm der Heiden Heiland. Zbawca ludów, zbawca dusz, syn dziewicy przyszedł już, aby świat w podziwie trwał, jakie przyjście Bóg mu dał. W niebie swój opuścił tron, nieskalany przyszedł on. Bohaterski człowiek Bóg śpieszy do swych ziemskich dróg. Zszedł od Ojca z niebios tu i do Ojca wróci znów. Wstąpi też do piekła on i na Boży wróci tron. Żłobek twój światłości moc promieniuje w ciemną noc. Ciemność nie pochłania jej, nic nie zmoży wiary tej. Bogu Ojcu chwałę, cześć i synowie chciejmy nieść. I Duch Święty niech ją ma i nie na wieki ona trwa. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończę, jak wspomniałem na początku, fuga G-moll Jana Sebastiana Bacha.